Integracja wyjaśni. Integracja jako uspójnianie. Niestety teraz muszę Państwa zmartwić, będziemy przez dosyć długi czas omawiali jeden slajd, czy też to, co się na tym slajdzie znajduje. Otóż w ramach pewnego rodzaju konsensusu, który wyłonił się przy badaniu ich lokalnych syntez, lokalnych integracji między rozmaitymi rodzajami reprezentacji naukowych, uznaje się, że reprezentacje naukowe muszą być wzajemnie spójne pod wieloma względami, czyli ograniczać się pod jakimiś względami, aby były uznawane za zintegrowane. A zatem jest to ujęcie integracji w odróżnieniu od unifikacji, która, przypomnę, jest takim dosyć swoistym osiągnięciem, które prowadzi do powstania tak naprawdę jednej, prostej, jednorodnej i systematycznej teorii. Tutaj możemy mieć wiele teorii, ale one powinny być pod wieloma względami spójne. Im bardziej spójne i im więcej względów, o których możemy mówić, tym oczywiście głębsza integracja. Te ograniczenia czy też więzy między reprezentacjami mogą być symetryczne czy też antysymetryczne. To znaczy, jeśli Państwo pomyślą sobie o relacjach między podstawową, elementarną fizyką a elektrochemią, to raczej będziemy uznawali, że elementarna fizyka będzie ograniczała to, co chcemy twierdzić w elektrochemii, a nie na odwrót. Ale mogą być też teorie, w których będziemy mieli do czynienia z ograniczeniami wzajemnymi i zupełnie symetrycznymi, ponieważ teorie te, żadna z nich nie może być uznana w żaden sposób za bardziej fundamentalną. Natomiast podważanie elementarnej fizyki jest dosyć karkołomne i żeby to zrobić, to trzeba mieć naprawdę dobre powody. W normalnie uprawianej nauce raczej się takich rzeczy nie robi. W dodatku te więzy mogą być pozytywne lub negatywne, to znaczy czy dodatnie lub ujemne, ta pozytywność czy negatywność ma polegać na tym, że mogą one wymagać pojawienia się pewnych informacji lub je wykluczać. Czyli na przykład mogą wykluczać pewnego rodzaju hipotezy z przestrzeni możliwych hipotez, jakie można byłoby w danej teorii rozważać. Na przykład współczesna fizyka wyklucza możliwość pojawiania się układów fizycznych, w których nie jest przestrzegane prawo zachowania energii. Jeśli mamy do czynienia z pojawianiem się energii znikąd, to fizyka będzie tego rodzaju hipotezę musiała wykluczyć. Więc jest to takie negatywne ograniczenie w tym przypadku. Jeśli możemy sobie pomyśleć o możliwych ograniczeniach, to najlepiej zacząć od najprostszego ograniczenia, którym jest wartość logiczna, czyli tak naprawdę spójność logiczna. Jeśli mamy powiedzieć, że w minimalnym sensie są dwie reprezentacje naukowe zintegrowane, to ten minimalny sens polega na tym, że one mogą pozostawać nadal potworne, ale ich koniunkcja jest niesprzeczna. A koniunkcja oczywiście jest wtedy i tylko wtedy fałszywa, kiedy dowolny z jej członów jest fałszywy. Więc chcielibyśmy, żeby pozostawała prawdziwa po zintegrowaniu, więc oba te człony powinny być prawdziwe w tym samym czasie. To jest jedyne ograniczenie, czyli ograniczamy to ze względu na prawdziwość, ze względu na wartość logiczną tych reprezentacji. Powinno być możliwe, że obie są prawdziwe w tym samym czasie. Ale oczywiście, jeśli mamy do czynienia z rzeczami, które są logicznie niezależne zupełnie od siebie, statystycznie zupełnie od siebie niezależne, treściowo zupełnie od siebie niezależne, to one oczywiście będą mogły być jednocześnie prawdziwe, bo nic ich nie łączy, bo to są izolowane wyspy poznawcze. I w tym sensie mogą to być reprezentacje tworzące potworną teorię, zlepek izolowanych wysp. Ale one będą zintegrowane w tym minimalnym sensie, że no tak, to się da połączyć. To się da połączyć w sposób taki właśnie niesłychanie powierzchowny. Głębsze ograniczenia mogą wiązać się z pewnego rodzaju własnościami, o których mówimy już w teoriach. I tak na przykład Karl Kraver, opisując integrację w kategoriach ograniczeń na przestrzeń mechanizmów, moim zdaniem trochę lepiej mówić o ograniczeniach na przestrzeń reprezentacji mechanizmów, mówi, że na przykład możemy wymagać, że jeśli będziemy integrowali dwa modele, na przykład model neuronu opisywany przez jakiś model elektrochemiczny, a modelem zbudowanym w ramach badań konektomicznych, to będziemy wymagali, ażeby w tym samym modelu były opisane na przykład te same obiekty.
żeby można było to połączyć, tak? No bo jak nie będą to te same obiekty, jeśli by jeden opisywał zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne obiekty, no to nie dałoby się tego w żaden sposób połączyć w całość. One mogłyby być nadal prawdziwe jednocześnie, no ale połączenie w takim bardziej głębszym sensie jest tu niemożliwe. Ale jeśli obydwa opisują neurony, synapsy, na działania tych synaps, możliwe operacje, które tam się odbywają, w szczególności ich przestrzenne i czasowe cechy, w jakim na przykład tempie zachodzi jakaś reakcja. I to się wtedy da to połączyć, jeśli one mają, wzmiankują wszystkie te same obiekty, możemy to zidentyfikować, połączyć i stworzyć większą reprezentację, która będzie w jakimś sensie zintegrowana. Ona nadal może pozostawać stosunkowo niezależna, ponieważ te modele mogą być, nie tworzyć zupełnie nowego modelu, który będzie bardziej uproszczony od modeli początkowych. Może być nie bardziej jednorodny niż osobne te modele. Więc nie wymagamy unifikacji, ale wymagamy tego, żeby te modele były uspójnione pod różnymi względami, zarówno pod względem takim czysto syntaktycznym, logicznym, jak i względem semantycznym, względem o czym mowa w tych modelach. I w ten sposób uzyskujemy integrację wielu możliwych reprezentacji. To również można rozszerzać na szersze teorie, które będziemy łączyli w celu rozwiązywania rozmaitych interdyscyplinarnych problemów. Mówiąc ogólnie rzecz biorąc, spełnianie więzów czy ograniczeń polega na uzyskiwaniu spójności, na uspójnianiu zintegrowanych reprezentacji. Rzecz nie jest wcale prosta. Tak naprawdę uspójnianie dosyć złożonych reprezentacji ze sobą pod różnymi względami jest problemem trudnym, NP trudnym. Można przybliżać się do niego za pomocą rozmaitego rodzaju algorytmów konekcjonistycznych. Jest tam taki algorytm spełniania ograniczeń, który jest realizowany za pomocą sieci neuropodobnych. Takie propozycje analizowania tego problemu przedstawia Paul Fogart w książce Coherence. Natomiast oczywiście w przypadku standardowej pracy naukowej rzadko kiedy dochodzi do aż tak sformalizowanych procedur. Są bardziej procedury przeprowadzane przez indywidualnych badaczy niż przeprowadzane w sposób czysto formalny. Natomiast istnieje formalny model tego rodzaju badań i można go również stosować w sposób zautomatyzowany, gdybyśmy chcieli tego rodzaju procedury przeprowadzać na większą skalę. Być może będzie to niezbędne, kiedy będziemy chcieli integrować w sposób automatyczny dane konektomiczne pochodzące z różnych źródeł, na przykład uspójniać dane pochodzące z badań optogenetycznych przeprowadzonych na gryzoniach z badaniami anatomicznymi, traktograficznymi prowadzonymi na później sekcjach na mózgach tych gryzoni, kiedy już nie żyją, kiedy zostaną zalane żywicą epoksydową, pokrojone bardzo drobne plasterki laserowym nożem. Tego rodzaju rzeczy też są oczywiście możliwe. A więc teoria integracji pod pewnym względem jest prostsza, którą tutaj przedstawiam, od teorii unifikacji. Żeby było zabawniej, integracja jest operacją, którą można opisać ogólnie w sposób prosty, piękny, jednolity i systematyczny, podczas gdy unifikacja wydaje się dosyć odbiegać od tego standardu. I teraz oczywiście możemy pomyśleć o tym, że architektury poznawcze integrują często wiele modeli, co prowadzi do ich potworności, zmniejsza ich prostotę, lecz zapewnia większy zakres wyjaśnienia, które są w nich proponowane. Można na przykład tworzyć tak zwane architektury hybrydowe. Architektury hybrydowe łączą konekcjonistyczne modele z modelami symbolicznymi. Im więcej tego rodzaju rzeczy będzie realizowanych w jednej architekturze, w jednym systemie obliczeniowym, to tym oczywiście system może stawać się bardziej złożony. Im bardziej system jest również modularny, a więc łatwiejszy do obsługi, łatwiejszy do pielęgnacji, łatwiejszy do poprawiania, bardziej elegancko napisane, tym bardziej ten system ma prowadzić do ryzyka, że nie jest jednolitym systemem, że nie jest monolitem, że tak naprawdę jest tylko systemem dobrze zintegrowanym. Ale cel wielu badaczy nie jest taki, żeby uzyskiwać koniecznie coś bardzo głęboko zintegrowanego, tylko zunifikowanego, tylko to właśnie coś zunifikowanego. I warto też zauważyć, że pluralizm eksploracyjny w kognitywistyce nie wyklucza bynajmniej integracji.
Między innymi Rick Dale, Eric Dietrich i Tony Shamero bronią tego właśnie stanowiska pluralizmu eksploracyjnego, powołując się na to, że jeśli będziemy chcieli zintegrować jakieś układy dynamiczne, połączyć układ dynamiczny z jakimś układem obliczeniowym, to proszę bardzo, jeden będzie stosowany do tego, inny do czegoś innego, będziemy to uspójniali pod jakimś względem, a nie stwórzmy teorii wszystkiego, teorii, która będzie opisywała wszystkie zjawiska poznawcze. A więc tworzenie zintegrowanych architektur czy zintegrowanych wyjaśnień o charakterze dosyć różnorodnym, niehomogenicznym, będzie absolutnie zgodne z pluralizmem eksplanacyjnym, ponieważ mamy do czynienia z wielością możliwych podejść do wyjaśniania, ale jednocześnie się to nie rozpada i nie fragmentuje totalnie, ponieważ możemy to cały czas integrować. I bardzo rzadko się spotyka tak naprawdę próby podważania wartości integracji, podczas gdy wartość unifikacji jest podważana dosyć często przez właśnie pewne obawy, że dojdzie do jakiegoś redukcjonizmu, zbytniego uproszczenia, wywalenia dziecka z kąpielą. Wydaje mi się, że tego rodzaju obawy są być może trochę przedwczesne, ale niewątpliwie tworzenie teorii jednolitej procesów poznawczych jest trudniejsze niż tworzenie teorii cząstkowej czy wręcz mikroteorii pojedynczego zjawiska.